Zacząłem jeździć chyba w szkole podstawowej, trochę zawodniczo. Jeździłem, brałem udział w zawodach rowerowych różnych do rangi mistrzostw okręgu. A potem po latach wsiadłem znowu na rower i sprawia mi to wielką przyjemność. Po wielu, wielu latach zacząłem znowu tak uprawiać ten sport, który mi się bardzo podoba. Możliwość zwiedzania okolic i odkrywania nowych krajobrazów wokół Słupska. Bieganie jest nudne. Tu można zobaczyć więcej krajobrazów. Potem mniej obciąża stawy niż bieganie. Bieganie obciąża stawy, kolana, pięty. A rower jest po prostu bardziej przyjazny dla zdrowia. W Słupsku chyba nie ma w ogóle dróg rowerowych. Jak są, to są w ogóle zrobione bez pomyślunku. Nie ma dróg rowerowych nad morze ze Słupska. Od 6 lat się mówi, żeby zrobić drogę rowerową do Ustki, co by pewnie odciążyło normalną drogę szosą. Ludzie by jeździli rowerami zamiast samochodami do Ustki. Nie ma czegoś takiego, takich dróg rowerowych, jak są w Belgii, Holandii, czy nawet w Danii na Bornholmie, gdzie ostatnio też byłem i są zupełnie fajne drogi rowerowe. Wszystko dla ludzi, dla rowerów, a nie dla samochodów, podporządkowane wszystko. Czasami jeździmy do Ustki z młodzieżą. Aczkolwiek nie bardzo chętna do jazdy. Ale ostatnio była ze mną młodzież tutaj z okolicy osiedlowej, osiedla, w Ustce rowerami, co uważam za duży sukces ich i mój.